Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jan Krzysztof Duda wygrywa turniej w Oslo. Wielkie gratulacje, wielki sukces. 35 tysięcy dolarów wpadło pierwszej nagrody. Fantastyczna sprawa. Janek jest czołówką światową, nie ukrywajmy tego. Miał oczywiście, jak to w sporcie, potknięcia ale tym razem to on jest górą. Przed Magnusem Karsenem, przed Liemem. Tabelkę widać tutaj na załączonym obrazku. No i cóż, Janek rozgromił Erika Hansen. Na ostatniej rundzie nie będę tutaj tego ukrywał i przedstawię Wam te partie, bo były bardzo ciekawe. Pierwsza partia rozegrana, właśnie 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Janek gra kolorem czarnym. Przypominam, że zawodnicy grali ze sobą online, ale siedząc naprzeciwko siebie, takim, w takim trybie e-sportowym. No i przejdźmy do rzeczy. E4, Janek zagrał E5, skoczek F3, skoczek C6. Goniec B5, partia hiszpańska, skoczek F6. Ja tu nie będę się zagłębiał mocno w teorię, ale po, powstanie zaraz ciekawa pułapka, ponieważ po ruchu D3 jest goniec na C5. No i pierwsza pułapka polega na tym, jak ktoś jest niedoświadczonym graczem białymi, ale jak ktoś już gra ten schemat, to raczej wie o co chodzi. No ale zobaczmy, jeżeli będzie bicie na C6 i pionek wybija i skoczek wybija na E5. No to częsty ruch hetman D4 za atakiem na skoczka i tu grozi mat, więc zdobywamy co najmniej figurę, więc tutaj trzeba bardzo uważać. W tym momencie C3 nastąpiło no, i taki ruch, e, powiem szczerze, no, dla mnie niespodziewany. Ja tego ruchu nie znam, e, ale do tego warto analizować partię, żeby czegoś się tam czasem nauczyć. Ruch D5 niezwykle atrakcyjne posunięcie, ostre. E, no, i teraz zastanówmy się, czy, e, znaczy w partii w ogóle poszło bicie na D5, co jest ok, e, ale czy nie można zbić skoczkiem na E5, wykorzystując tego związania. No właśnie, jak tu najlepiej się zachować? Pewnie wielu z nas zastanawia się, no już trzeba zagrać Hetmanem na D6, bronić. Albo goniec D7 bronić tutaj pasywnie. Nie, 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 moi drodzy. Szachy są dosyć szybką taką grą dynamiczną w tych czasach. No i Roszada tutaj jest świetnym e, zagraniem. E, zagłębię się tylko w jeden temat, czyli wybicie na C6 skoczkiem. Tutaj jakbyśmy wybili, goniec by wybił, bo to się bardzo narzuca, gdyż jest atak od razu na wieżę, ale następuje niespodzianka. Goniec na F2. No, i tutaj nie ma za bardzo dobrych ruchów. Na przykład, jak król zagra na D2, to jest jeszcze bicie na E4 i grozi e, mat na D3. Więc, na przykład, jak król zbija na F2, to jest skoczek G4, król G1 e, i Hetman F6 za takiem na gońca i z opcją mata. Więc, to jest najmniejsze zło białymi w tym układzie. No ale tak oczywiście nie poszło, d4, d5 nastąpiło tutaj wybicie i wybił Hetman na d5. Już uważam, że czarne tutaj nie mają problemów w debiucie, znaczy to tak wygląda oczywiście. Goniec zaatakował Hetmana, Hetman d6, skoczek z b na d2, goniec f5 nie pozwalający skoczkowi tutaj za dużo pograć, jeszcze przy okazji atak na piona, Hetman e2, no i roszada czarne stoją, wyśmienicie wzorowo jeszcze wprowadzić wieże i powinno się samo wygrywać, znaczy to się oczywiście łatwo mówi, to tak do końca nie jest ale to wygląda naprawdę dobrze skoczek na G5, no i ten, tym ruchem tutaj Hansen prawdopodobnie chce zagrać skoczkiem na 4 wzmocnić pozycję skoczka bezlitośnie Janek to wykorzystuje grając na razie spokojne Hetman D7 czasami jakieś tam opcje bicia na F7, ale chodzi głównie też o to, żeby właśnie po zagraniu skoczkiem na 4 nie było ataku na Hetmana przy okazji, no i właśnie skoczek teraz zagrywa tutaj z d 4 goniec na e7. Mogłoby się wydawać, że figury czarnych się cofają i wygląda to coraz gorzej. Nie, 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 absolutnie to jest wszystko w porządku. Pamiętajmy, że białe nie mają roszady, jeszcze nie rozwiniętego gońca, aczkolwiek on nie musi od razu wychodzić, żeby być aktywną figurą, ale no mówię, czarnymi bez problemu tutaj zostało to wszystko rozegrane. Skoczek na g3. No, nie najlepszy ruch, właśnie. Dzięki temu tutaj goniec zagrywa spokojnie na G6 i grożą jakieś typu ruchy. H6, proste zagrania wieża D8, atak na pionka, tutaj bezlitosny. No i następuje H4. Arik Hansen próbuje tutaj jakieś sztuczki. Na co Janek odpowiada zdrowo. Wieża D8, skoczek z piątki zagrał na E4. No i w tym układzie. Bardzo ładny ruch skoczek A5. Trochę trzeba było policzyć, ale co to jest dla Jana Krzysztofa Dudy? To jest Pikuś. W tym momencie ten ruch jest bardzo mocny, bo chcemy po prostu wziąć tutaj gońca. Mamy też opcję później, na przykład na F5, ale tutaj można dużo dewagować w tej pozycji. Goniec zagrał na B3, ale zwróćmy uwagę, co by się stało po H5, bo tutaj trochę taktyki się pojawia. Otóż po tym posunięciu można zbić na H5, i tutaj można. Oczywiście wtrącić goniec bije na f7, ale to nic nie daje. choć o to, że tutaj tak białe odzyskują figurę. Ale powiedzmy, po wybiciu na h5, skoczek na c4, pionek wybija. No, i goniec zbija na E4. Cały myk polega na tym, że nie można zbić gońca, bo jest mat na D1. No więc tutaj czarne stoją rewelacyjnie. Chodzi tutaj o układ pionów, o przewagę pionków e, czarnymi i tylko tyle. E, tak naprawdę go skoczek A5, goniec B3. E, skoczek od razu dziabnął tego gońca. Pionek wybił. E, I teraz, no właśnie, e, niby wiemy, że jest spoko, ale jak dalej kontynuować? Spokojne h6 Zwróćmy uwagę, że w ogóle czarne nie obawiają się tego, że tracą tutaj pionka. Hapieć nastąpiło, goniec na H7, absolutnie nie wymieniamy. Trzeba trzymać, wzmacniać pozycję, to znaczy, tak trzymać napięcie najlepiej, a nie od razu wszystko wymieniać i upraszczać grę białym w tym, w tym układzie. Tutaj wieża wybiła na a 7 no właśnie, wieża wzięła pionka. No i co? Gramy Hetman C6, bronimy pionka, gramy B6. Nie, nie, nie. Janek tutaj kontynuuje swoją akcję. Skoczek na D5, no takie zwykłe posunięcie się wydaje, ale. Już są opcje na F5, już są opcje skoczek F4. Chodzi o to, że te skoczki są tak fatalnie ustawione, że bardzo łatwo stępami jest je atakować. I to jest bardzo dobry układ czarnymi. Hasem wziął pionka. No cóż, pionkożerca, ale to jest bardzo zły ruch, dlatego że skoczek F4 zagrywa Janek, Goniec zbiera F4 i pionek zbiera F4. Co mają zrobić białe? Nie widzę dobrych opcji, absolutnie. E, tutaj jakieś jeszcze F5 grozi i w ogóle, na przykład, jakby teraz skoczek zagrał na F1, to w ogóle taki ruch jak wieża A8 kończy partię. Tutaj wieża wchodzi na A1. Nie trzeba dużo analizować, żeby powiedzieć, że to jest wygrana partia czarnymi. Absolutnie, e, z uwagi na to, że też król jest właśnie niezroszowany. W tym układzie Hansen zagrał już D4, czyli oddał tu figurę. Jan, Hansen odbił na G3, Janek zagrał Hetmanem na C6. Goniec nietykalny z uwagi na wieża E8 prosta rzecz, Hetman F3 pewnie jakbyśmy wymienili, też byśmy wygrali, ale po co wymieniać, gdy można atakować? Hetman A6, bardzo ładny ruch, cały czas kontrola i przede wszystkim. Nie pozwala Janek tutaj zrobić roszady przeciwnikowi. Wieża wzięła pionka. No, można by powiedzieć, jakbyśmy doszli do końcówki, piony groźne, ale król ma kłopoty. Goniec d6, prosty ruch, wieża c4, hetman dał szacha, hetman d1 wieża e8, proste zagrania, skoczek na e2 i hetman zbił na b2. Białe się poddały. Nie ma tutaj kompletnie co grać, moi drodzy. Kompletnie. To związanie jest na amen. Proste ruchy w postaci, nie wiem, zdwojenie wież na przykład i atak na skoczka. Myślę, że by wystarczyły. Jakiś tam goniec jeszcze wchodzi. Różne rzeczy można oczywiście tutaj już grać i wygrać gładko partię. Przejdźmy do partii numer 2. Pierwsza partia to w ogóle miazga, ale to jest totalnie wykorzystanie niewielkich, powiedzmy, Błędów przeciwnika i perfekcyjna gra Janka. Druga partia. Janek białymi zagrał E4, przeciwnik E5, skoczek, skoczek, goniec B5, czyli partia hiszpańska teraz ze strony białych, tutaj Dudy, skoczek F6, D3, goniec C5, czyli ten sam układ co wcześniej. Janek wybija, pionek wybija. No oczywiście nie zbijamy pionka, to już wiemy. Skoczek z B na D2. W tym momencie skoczek D7, teoria tak podpowiada. Skoczek C4 z atakiem, tutaj chodzi o to, żeby też tego pionka wzmocnić. Hetman E7, krótka, krótka, nic się tu na razie nie dzieje. C3 z planem, oczywiście D4, goniec D6 wraca. No i wieża E1 jeszcze wzmocnienie, przygotowanie takiego posunięcia D4. Na pewno wieża tu się bardzo przydaje w tym przygotowaniu. Wieża E8, no i D4. Myślę, że takich partii może być mnóstwo rozegranych i w naszych partiach, i wielu zawodników szczołówki. Tutaj po d4, f6 nastąpiło i Janek postanowił wybić pionka na e5. Bardzo ciekawa decyzja i takie głębokie myślenie. W ogóle ta pozycja jest względnie równa, póki co. Skoczek zbił, wymiana na e5, goniec wybił. No i nie musimy jeszcze wymieniać, dlatego że ten goniec nam stąd nie ucieka. Goniec E3, wyprowadzenie ostatniej figury, B6, w sumie ruch jak ruch, i teraz posunięcie F3 na spokojnie. Właśnie cała klasa takiego zawodnika jak Jan Krzysztof Duda polega na tym, że on potrafi grać raz, że w szachy bardzo ostro, raz, że potrafi wyciszyć pozycję, grać technicznie. W ogóle myślę, że to jest kompletny zawodnik, ale to tacy zawodnicy są właśnie w czołówce światowej. Hetman. F7, no i teraz Janek postanowił wybić gońca i przejść do różnobarwnych gońców. Wieża zbiła, no za bardzo nie chce się zbić tutaj pionkiem, powiem szczerze, izolowany pionek na czarnym polu to jest łatwy konsek. dla tego gońca w przyszłości, chociażby w takim układzie. No więc pewnie dlatego wieża zbiła na E5, goniec F4, wieża wróciła i widzimy, że goniec tu się przyczaił na słabość. Na C7, Hetman na 4, Znowu jakieś ataki na pionki. No to co? Goniec B7 broni i wieża AD1. Proste szachy ze strony białych. Tutaj tak naprawdę widzimy, że... Białe uzyskały teraz taką minimalną przewagę z uwagi na to, że zobaczmy, jak to w ogóle zrealizować w swoim myśleniu, znaczy jak to sobie poukładać. Cztery pionki na trzy pionki, to już jest przewaga białych, minimalna. No i przede wszystkim w końcówce pionowej te trzy pionki bez problemu zatrzymują te cztery piony. To jest łatwa sprawa. Wieża zagrywa na E7, wieża na E3. No wieża niby chce zagrać na 1, ale to jest taka mała zmyłka, dlatego że po a5 wieża z e na d3 zagrywa, taki ciekawy trik, ale to taki mały szczegół tutaj h6 ze strony czarnych, hetman b3 propozycja wymiany, na co tutaj Erik Hansen się zgadza i król f7, licząc na to, że tej partii nie przegra no troszkę czarne są oczywiście gorsze, Opanowana wolna linia, świetny goniec wieże są nieskoordynowane i słabszy goniec Pamiętajmy tylko, że z różnopolowymi końcami jest tak, że często bywa remis i trzeba się bardzo mocno napocić, żeby te pozycje na przykład białymi w tym momencie wygrać, znaczy no, napocić, no zależy jaka poza. Oczywiście tutaj czarne są spokojne, można łatwe ruchy wykonywać. Wieża zagrywa na d7, prosta rzecz, jak wybicie, no to już przegrana, tam wieża się dobija do pionków. Wieża c8, bronić trzeba. h4, bardzo ciekawy ruch, to posunięcie, Pomaga czasami zagrać H5 i sparaliżować piany przeciwnika. Czyli z tej strony troszkę próbuje białe, nic nie wymienia, spokojnie, wyczekuje, to jest ważne. Tutaj H5 nastąpiło i posunięcie już konkretne w tym momencie. Janek zagrywa E5. No bo konkretnie coś trzeba w końcu zagrać. No i teraz, tak, jeżeli byłoby wybicie na E5, no to tutaj goniec po prostu wybija i jest opcja wybicia wieży i zbicia pionka na przykład, więc tutaj już byłoby groźnie, a jakby na przykład pionek zagrał powiedzmy na g6, goniec może wrócić na f4 i zahaczyć się na g5, zmusić wieżę do wymiany tutaj na d7, co by się wiązało, wiązało raczej z końcem partii, już byłoby bardzo, bardzo niebezpiecznie. W tej sytuacji jednak czarne zagrały c5, Janek wybił, pionek wybił i zrobiły się kolejne dwie słabości, król na spokojnie do góry, Zmuszenie białej wieży do jakiejś gry, wieża D8, wieża E8 i zbicie na C8, czyli zbicie tej wieży, która stoi bardziej później już pasywnie. G4, konkret, próba wyrobienia wolnego pionka, to jest na pewno dobry pomysł. Król zagrywa na G6, wieża E1, bardzo ładny ruch, bo jak wieża zagrywa na D8, no to tutaj na D2 nie ma przyszłości, więc wieża zajmuje tę linię. A jeszcze zwróćmy uwagę, że goniec... Bardzo mocno uderza w pionka C7, co jest bardzo ważne. No i teraz wieża zagrywa na D8. Mimo wszystko, czarne muszą próbować jakoś grać y, aktywnie. I teraz zadajmy sobie pytanie w tej końcówce: czy można brać tutaj pionka, i potem kolejne i tak dalej? Sprawdźmy. Otóż, jakbyśmy wzięli pionka, wieża dałaby szacha. My musimy się zasłonić, bo inaczej tutaj będzie żniwo. Więc wybijamy, 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 wymieniamy. No i teraz na przykład ruch B5 żeby jeden pionek stał na białym polu i na przykład goniec wybija i goniec d5, idziemy na pionka. b4 nie działa, po prostu wymiana albo przepchanie, więc raczej tutaj, raczej bicie, raczej bicie. No są dwa piony więcej, ale ta pozycja e, pachnie tu remisem, powiem szczerze. E, na pewno e, trudniej jest się czarnymi w tym momencie bronić, niż wygrywać białymi, ale myślę, że remis byłby bliski. A po co e, ryzykować iść na super e, trudną techniczną końcówkę? Jak można zagrać trochę lepiej? I Janek zagrywa ruch taki, który. No, nie wszystkim może przypadnie do gustu, ale jest konkretny i dobry. na nahać. Trzeba było dobrze przeliczyć. Tu Hansen w ogóle zagrał królem. No i teraz sprawdźmy, czy można zbić pionka. Kolejna zagadka. Otóż wzięcie piona byłoby fatalne, dlatego że wieża E6. Atak na dwie rzeczy. Goniec E8 powiedzmy i wieża F6. No i chodzi o to, że tutaj się pojawiają już siatki. Matowe. Jeżeli na przykład goniec G6, to zbieramy pionki. Jeżeli na przykład król by zbił na H4, to wcale nie szach na H6, bo goniec się zasłania. I tu w zasadzie jeszcze, powiedzmy, czarne jakoś tam oddychają, ale wieża F5 wygrywa partię. Dlatego, że grodzi goniec G5, i w tym układzie no, trzeba albo ruszyć wieżą, e, albo królem na H3. I po wieża E5 można się poddać. Taki manewr nie do końca zauważalny, dlatego, że wieża E1, wieża H1 nie ma tutaj już przed tym obrony. Bardzo ciekawa sprawa. Jednakże. Hasen król f5, goniec na e3 i goniec zagrywa na e8 na pionka. h6 oczywiście, pionek uciekający, to jest główny atut. Goniec g6, tutaj wieża zagrała na g1 i jeszcze białe muszą trochę technicznie się postarać. Wieża d7, tutaj dosyć szybciej, troszkę szybciej przestawimy te posunięcia, bo nie są to trudne ruchy, białe próbują coś tędy podziałać. Powtarzanie troszeczkę posunięć, gramy sobie w miejscu. C4, bardzo ważne też posunięcie, zaraz zobaczycie dlaczego ten ruch jest potrzebny i właśnie już widać, goniec zagrywa na D2, żeby zagrać w przyszłości na C3 i atakować pionka. Wieża, nastąpił tutaj goniec C3, wieża, król i tu już zmierzamy do szacha, wieża F7 właśnie z obroną piona, ale wieża E4, goniec, wieża F4, no i dzięki temu, że goniec zagrał tutaj i król zagrywa na G6, można zastosować tutaj bardzo ciekawy myk. Otóż ten myk to goniec F6. Piękne posunięcie. Jak król zbija na H6, to goniec G5 i dwa wolne pionki. Ta pozycja powinna być wygrana, więc znaczy jest wygrana. A jak wieża by zbiła na F6, no to nie, wieżą nie możemy zbić. Tylko H7 subtelne. No i to jest bardzo ciekawe, pion uciekający, nie można go obronić. Król zbija, zbijamy tu, wieża zbija na F4, dorabiamy hetmana. Sprytne te szachy gra Jan Krzysztof Duda, trzeba przyznać. Król zbił na H6, no bo nie miał wyjścia. Goniec z G5, Król G6. E, I Janek wybił, przeliczył gońcówkę. Słusznie. I teraz goniec D8. I teraz uwaga: dosyć forsownie. Goniec G6, pionek zdjęty. Goniec C2, pionek zdjęty. Bicie. No i którego pionka zbić? Tego czy tego? Oczywiście zbijamy tego wolnego pionka, który ma opcję zagrania, bo po wybiciu na C4, goniec B6 i zdejmujemy kolejnego pionka, zostajemy z trzema pionkami um, wolnymi, w tym, w tym momencie się czarne poddały. Słusznie, bo to jest bardzo prosta, wygrana białymi, bez żadnego problemu. No cóż, Janek zmiażdżył, Janek wygrał turniej, przyjął tutaj pokaźny czek finansowy, no czek, przyjął kasę. 35 tysięcy dolków wpadło, ekstra. Cieszymy się niezmiernie, czekamy na dobry występ w Warszawie na Grand Chess Tour i jeszcze trzymamy przede wszystkim kciuki za Madryt, który, w którym będzie turniej pretendentów. Dzięki Janku za te emocje, naprawdę polscy kibice tutaj e, trzymali kciuki no i fajnie to wszystko wyszło, no super jak Polak wygrywa bardzo silne turnieje. Dzięki serdecznie za oglądanie, przypominam szachowo.pl, sklep szachowy, 10% zniżki z kodem rabatowym pan szachus, pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!